Scott Shelby na czele. Zobaczmy. Ostatnio co z nim poczynili? Czekajcie. A, na grobie byli. Tak. Dobra, czwartek 23:43. 114 mm. Do piątku mamy czas chyba, tak? Dobrze kojarzę. Do piątku chyba. Uratować ona. Dobra. Gdzie Loren? A, jest i ona. Dobra, przybliżę tylko mikrofon. Loren? Przepraszam, Scott. What the f... słuchać, panie Shelby. O, mówiłem, patrz. Dlaczego odpuścił pan śledztwo? Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie pan. No, ja też nie. Daj mi pan wyboru. To koniec pańskiego śledztwa. Zawsze. Kurde, no. A policja ściga Ethana. To jest najlepsze. O kurde, w samochodzie... O, shit. Jakie takie typowe mafijne. Loren! No pięknie. Nie wiem, czy to coś da, tak. O. A nie, chyba nie. Dobra, szybka. No i jedziesz. Cholera jasna. Dobrze. Tnij. Perfekt, to jesteśmy wolni. Dobra, teraz Lauren. Loren, obudź się! Ty, weź mnie trzęść, tylko po prostu... Sorry, trochę się zmoczy. Dobra. No teraz ją bierz i spierdzielamy. Ale już. Ciekawe, czy mógłbym ją zostawić na pastwę losu wodzie. Kurde, ładnie. No to zawęża kręg podejrzanych. Maksymalnie. Nie ma co się z tym kłócić. Chciałem wrócić do pływania. Nie tak to sobie wyobrażam. Wiesz. Masz tu może gdzieś samochód? Mój już można wypieprzyć na szlak. Pewnie, że mam. Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać rachunki. Chodź, zabiorę cię do domu. Co do pływania, to wiesz. Nie wpuszczaj nikogo poza mną. Jaś miał gorzej. Jaś się tata do worka wkładał. I rzucał do wody. Nie chcę cię stracić. Oż ty. Oż ty, kolejne rendezvous tu mamy, kolejne love story. No way. Masakra jakaś, nieźle. Jest taki kawał z Jasiem właśnie. Dobrze umiał pływać, to go nauczyciel pływania spytał. Gdzie ty się nauczyłeś tak pływać? Kto cię tak nauczył? Tata. A jak to zrobił? Pewnie rzucał na środek jeziora i miałem pływać. Pewnie nie było tak łatwo. Nie no, pływanie było spoko, trudniej było wyjść z worka. Boż. Taki prymitywny żart, ale... Shit! O, czuję gromomit. A masz, żeby oddać Loren za samochód? No co za menda. No dobra, wyskakujemy. Jaki mafiozo. O kurde, no ostry wjazd na chatę. Miałem filmiki tego typu wjazd na chatę, ale nie w takim stopniu. Ja
w ostatniej chwili. Ja pierdzielę, jaka rzeź. Dobra celność. Kurde, ile ten ziomek ma ochrony. A tak w ogóle to... Scott, ile ty masz amunicji w magazynku? Bo tak trochę już wystrzałeś, no nie powiem ile, tak... Zazwyczaj tak 7 nabojów takiej broni jest w magazynku, ale okej. Mogę się mylić. To mi trochę przypomina misję w Mafii jedynce. Wizyta u bogaczy, coś tak, tak chyba się to nazywało, że trzeba było się zakrać. Nienawidziłem tej misji, tak przerąbana była. Nie podchodź, postrzelę! Ja, gdzie jest synalek? Stary kolej! Proszę, nie rób mi krzywdy! Oh, it's too late. Sorry. Ale gdzie twój synalek, a nie? Kurde, takie twarde było, nie? Dopiero. Twój synalek zabijał dzieciaki, prawda? To zabójca z origami! Nie! Jest niewinny! Nie jest zabójcą! Nie jest! Pierdolony kłamca! Mów prawdę! Nie! Nie proszę! Nie rób mi krzywdy! Ostatnia szansa. Nie wiem! Przysięgam! O niczym nie wiem! No dobra, a czemu te kwiaty zdaję na tym grobie? No, o to możesz go spytać, Scott, co? Stój! Błagam! Powiem wszystko! Gordy lubił, żeby spełniać jego zachcianki. Chciał być taki jak zabójca z origami. Więc porwał dzieciaka i trochę za mocno go podtopił. To był wypadek. Głupi wypadek. Miało być dla zabawy. Typowa wymówka każdego zabójcy albo psychopaty. A co tak dla zabawy miało być? Żałował, że tak się stało. Co by nie zrobił? Gordy... Gordy to mój syn. A kwiaty? Kot. Nie będzie tęsknił. Co? Za chłopcem, którego zabił. Nikt nie będzie tęsknił. To przybłęda z ulicy jak reszta. Ty odrażający śmieciu. O, w końcu. A co z Johnem Shepardem? Czemu zostawiasz kwiaty na jego dumie? Byłem szefem budowy, na której zginął. O kurde, a już myślałem, że ojciec. 30 lat zanoszę kwiaty na jego grób. Ja pierdzielę. John miał brata. I co z nim? Nie wiem. Chyba go adoptowano. Jego matka... Ona powinna wiedzieć. Nazywa się Ann. Ann Shepard. Moje serce! Moje serce. Szybko. Moje lekarstwa. A tu w szufladzie, tam. Pewnie mógłbym odejść, nie? Znając życie. I pójść z tymi lekami. Gdzie słyszałem ten głos? Kapitan Anderson z Mass Effect. Chyba. I taka typowa mafia normalnie teraz to była. Wow. Niezła scena, niezły motyw. Okej, okay, Madison. Co u niej? Oh.
Ostatnio się dowiedzieliśmy od Paco o Shepardzie, tak? Jak dobrze kojarzę. John Shepard umarł 30 lat temu. No. Mam nadzieję, że jego matka będzie znała rozwiązanie tej zagadki. Aha, czyli znalazła jej matkę. Johnowi Marsowi zostało tylko kilka godzin życia. Mam nadzieję, że nie tracę tu czasu. Dzień dobry, szukam pokoju Ann Shepard. Proszę się wpisać do księgi gości. Jest pani członkiem rodziny? Tak, można tak powiedzieć. O, ucieszę się, że ktoś ją odwiedza. Nikt do niej nie zagląda. Z powodu Alzheimera ma problemy z pamięcią. Wow. I tak na pewno ją bardzo ucieszy, wie pani. Sala numer 19 na końcu korytarza. To widzę, że wiele się dowiemy już na wstępie. Szukam pokoju 19. To ja może już wrócę, co? Bo nie ma po co z nim gadać, jak pewnie nic nie pamięta. A szczególnie o... To, chociaż nie no, Alzheimera raczej nie ma od urodzenia, więc przed Alzheimerem, zanim dostała Alzheimera, to pewnie jeszcze kojarzy fakty. Przed chorobą. Chyba. Tak mi się zdaje. Przynajmniej. Ale nic, nie wyprzedzajmy faktów. Zobaczmy, pogadajmy na spokojnie. Zobaczmy, moi drodzy, co? Co nam ta miła, starsza pani... Dzień dobry, pani Shepard. ...powie. Już pora na moje lekarstwa? Nie, pani Shepard, ja... Zawsze się spóźniają z lekarstwami. Czym oni się tu zajmują? Gdzie indziej zawsze są na czas. Ale tutaj... Tak, tak. Wszędzie jest lepiej, gdzie nas nie ma. Jak zwykle. Nazywam się Madison Page. Jestem dziennikarką. Chciałabym zadać pani parę pytań o pani syna. Nie lubię tego szpitala. Mają niedobre jedzenie, wie pani? Wie pani? Aha, to będzie długa rozmowa. Pamięta pani Johna? Mój Johnny. To dobry chłopak, wie pani. Wiem, co się stało na placu Carnaby. Pamięta pani? Na placu Carnaby? Zdaje się, że mieszkałam tam dawno temu. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, wie pani. Wiem. Radziliśmy sobie jak mogliśmy. Wie pani. Pani drugi syn, pani Shepard, bliźniak Johna. Jak miał na imię? Jaki drugi syn? Nie mam drugiego syna. Nigdy nie miałam dzieci. Nigdy nie miałam dzieci, aha. Myślę, że pani syn ma kłopoty, pani Shepard. Robił bardzo złe rzeczy. Muszę go odnaleźć. Rozumie mnie pani? Złe rzeczy, mówi pani? Nigdy mnie nie odwiedził, uwierzy pani. Przez 10 lat nigdy. A? Nie wolno zapominać o matce, prawda? A, czyli jest drugi. Proszę sobie przypomnieć, pani Shepard. Po wypadku brat bliźniak Johnego trafił do rodziny zastępczej. Skąd ty to wszystko wiesz? Blisko tej rodziny. Ja w sumie pewnie w faktach jakiś ogarnęła, czy coś. Powiedzieli, że nie ma pieniędzy. Szkoda. Lubię telewizję. Miała pani syna o imieniu John, a John miał brata bliźniaka. Gdzie moje lekarstwa? Pora, żebym je wzięła. Pani Shepard, pani syn może mieć związek ze sprawą morderstw. Może będzie pani wiedziała coś, co pomogłoby w śledztwie. Jest pani tu nowa? Gdzie moje lekarstwa? A coś my się wiele dowiedzieli. Dobra, to może, nie wiem, pójdę do pielęgniarki, czy coś. Tu jest. Dzień dobry. Czy pani Shepard rozmawia o swojej przeszłości? Wszystko jej się teraz miesza.
Czasem pamięta nawet najdziwniejsze rzeczy. Pewnie kiedy zobaczy coś, co jej o nich przypomina. Mówiła kiedyś o swoich synach? Synach? Więc wspomina czasem Johna. Chyba utonął. A czy kiedyś mówiła o drugim synu? Nie wiedziałam, że miała drugiego syna. Nigdy o nim nie mówiła. A często ktoś ją odwiedza? Jest tu 10 lat i pani jest pierwsza. Czasem, kiedy... To 10 lat, to... To tak jakby odświeżała jej się pamięć. Może pani tak spróbować. Dziękuję za pomoc. Ten kwiatek tutaj mogłem sobie obejrzeć. Może mogę go wziąć. Nie wiem, może to samo... O, jakby to była orchidea. Ja go trzymam, fajnie. Uważaj, bo się złotko połamie, wie pani? O, rany. Mówiła, że uwielbia kwiaty. Ale jakie? Pewnie orchidei. Jaka śliczna orchidea. A jednak. Mój syn je uwielbiał. O. Zbudowaliśmy je za domem. Kiedy John umarł, zasadziłam orchideję na jego grobie. Dobrze, mamy to. Mamy to. I tyle. O, jest zdjęcie dwóch synów. Czy to są pani dzieci, pani Shepard? John i jego brat? Czy to oni? To są dobrzy chłopcy. Kurczę, od ciebie zależy. Się nimi nie opiekował. Czy ten koniec będzie już niebawem? Nie mi. Na samym odcinku, czy jednak. To się będzie ciągło i ciągło. Wraca jej pamięć. Nie przestawaj, zapamiętuj. Czy to pani robi te figurki origami? Moje papierowe zwierzaczki. Mogli bawić się nimi godzinami. Wie pani, nauczyłam chłopców je robić. Tak, pani chłopcy, pani Szewa. Skąd się łączy? John i... Jak nazywał się pani drugi syn? Mój drugi syn? Miałam tylko jednego. Mojego Johniego. Może drugi też ma na imię John. Jej dzieci uwielbiały origami. Może gdybym zrobiła dla niej jakąś figurkę? Co my tu mamy? Nie, ja chciałem przewrócić na kolejną stronę, a nie zamknąć. Ptaszek. Piesek chyba był gdzieś. Dobra, wow. Dobra, spróbujmy tego pieska może, co? No, szybka nauka. Serio? Robienia origami. O, pani też umie robić takie małe pieski? No chyba. Co uwielbiali? Strzał w dziesiątkę. Nauczyłam ich je robić. John uwielbiał pieski. Zawsze wołał na nie Max. Max, Max, Max. Wszystkie o tym samym imieniu. Traciłam czas tłumacząc mu, że nie mogą się tak samo nazywać. A on zawsze nazywał te pieski Max. Zabawne, prawda? Aha. Rozpłakałam się, jak mi powiedzieli. Najpierw straciłam jedno dziecko, a teraz odbierali mi drugie dziecko, rozumie pani? A my to. A ta rodzina zastępcza, pani Shepard? Jak miała na nazwisko rodzina, która adoptowała braciszka Johna? To byli bardzo mili ludzie. Poznałam ich, wie pani. Na początku chodziłam do nich odwiedzać mojego synka.
ale później się rozchorowałam i już nie mogłam chodzić. Może myślał, że o nim zapomniałam? Pewnie pomyślał, że go już przestałam kochać. Pani Shepard, a imię? Jak miał na imię? Ale ja go kochałam. Gdyby wiedział, jak ja za nim tęsknię. Proszę cię, Ann, imię. Jak miał na imię? A jeśli ją, to może sobie przypomni. Podejdź, dziecko. No i? Zaraz będzie Ethan Marsh. No bo inne nazwisko by ją raczej nie zszokowało tak, nie? Ej, no i co jest? Halo? Madison? Halo? Wjeżdża do Madison, słyszysz mnie?